Witam wszystkich na Urzędzie Słomy. Jesień zawitała, potargała sad, a my dzisiaj budujemy dom bez rad. Ha! Taki jestem. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. I teraz tak, co my tu mamy, mili państwo? Mamy dom z gliny słomy. I co dzisiaj? Trochę już uzupełniłem, ale stwierdziłem oczywiście, jak to zwykle ja, że jak to będzie antresola, byk, to te jętki, które są przymocowane do krokwi, to są jętki, będą za nisko. Tu będzie tam 70 cm, trochę będzie za nisko, więc chcę podnieść jeszcze o 40 cm te jętki. Te krokwie są grube, ten dach jest dosyć stromy. Wydaje mi się, że tutaj one nie muszą być aż tak nisko. Dodatkowo jest jeszcze taka beleczka, która łączy te dwie ściany tutaj, żeby w razie czego, jak ten dach zacznie ugnie się pod naporem śniegu, którego mamy w tych latach pod dostatkiem, że to więc żeby to się nie zjeżdżało, nie? To ładnie sobie obuduję jakąś ładną klepeczką czy czymś. Najważniejsze są te jętki, żeby je podnieść na całej tutaj długości. Więc co? Mam drabinę, mam piłę. Jadę z koksem, będę to przycinał. Będę najpierw mocował tymczasową beleczkę. Odkręcał tą, przycinał i wkładał do góry. Trochę to potrwa, ale no, trzeba to zrobić, bo potem ta antresola będzie niefunkcjonalna. Także do roboty. Cześć, czołem, kluski z rosołem. Dom z gminy Słomy i jestem trochę wkurwiony. A dlaczego? Bo ten dom jest tak ekologiczny, że ostatnio jak odkręcałem jętki, bo chciałem mieć więcej miejsca na antresoli, to zobaczyłem, że ten dom jest tak ekologiczny. Jeżeli nie widzicie, to jest kornik. Kurde, jeszcze nie skończyłem tego domu. A już się biodegraduje, kurwa. Jezu Chryste, no. I co teraz? I patrzyłem tam krokiew. Tam też jest kornik. No i co? A te belki były opalane. Myślałem, że przez to nie przejdzie. Tam jest kornik, ja wam zaraz pokażę. On nie jest tak. On tak wyszedł z tej deski, którą wam pokazywałem. I tak podgryzł troszkę. Więc co? No trudno. Ja nie będę tego wymieniał. Wezmę jakiejś niemieckiej chemii i zabiję te gnoje. Zabiję. To jest normalnie kiszt. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. O ja. Kupiłem jakiegoś Wunderbauma dla nich. To jest coś takiego, że to zabija dzieci, starszych ludzi. I korniki, nie? Widziałem, że to całkiem dobrze działa, więc opcja będzie taka, że nawiercam, mam strzykawkę, do środka wpada ten syf, to impregnuje na stałe i potem na końcu jeszcze z wierzchu walnę. Jezu. A historia jest taka. Chyba jeszcze tata zamawiał te drewno i mówi do mnie: mam trochę taniej to drewno, bo wziąłem nieimpregnowane. I pamiętam, że chyba 100 taniej było, nie? To teraz wydam 100 zł na. 100 zł wydałem na to gówno i pewnie z 10 godzin będę robił to, nie? Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie. Czy to da radę, no? Tak mi się wydaje, że da, ale kurde, oszczędny dwa razy traci, nie? Ja nie pamiętam, chyba zapomniałem po prostu ich zaimpregnować. Te belki, no w zamyśle to miało być tak, że one miały być opalane. Więc pewnie dlatego nie wziąłem, nie wziął tata mi tych impregnowanych, nie? No ale kurde, ale pech, nie? No dobra, no co zrobić? Robię. Do zobaczenia. Wiercę sobie. I tak. Dwie deski były takie, zarażone tym robakiem.
Nawet wiem skąd, bo ostatnio wypalałem tuje. I te, patrzę, te tuje, dopiero teraz, dzisiaj skojarzyłem. Te tuje były całe pożarte przez robactwo, nie? No po prostu kora była ten. A ja tam te deski trzymałem, nie? Więc one mogły być spoko, jak przyszły. Tylko po prostu stój przyszły robaki. Te tuje wszystkie wyciąłem, bo były właśnie coś nie tak. Dobra, ale patrzcie, jak działa. Patrzcie, tutaj też była ta deska, ta jętka przykręcona. I od wróciłem ją i zobaczyłem, że tam jest na jętce jest pełno kornika. A tutaj, tu gdzie jest opalone, nie ma. Zobaczył, o tutaj z tym nic nie podziałam, nie? I spieprzył z powrotem do do środka, do tego drewna swojego. Ale i tak tutaj robię takie otwory z zygzakiem. Otwory takie robię, co słabi trochę tą konstrukcję. W dupie to mam, wolę mieć słabszą konstrukcję, odrobinę. Ale bez robaka, nie? I robię zygzakiem. Przewiercam na wylot, więc mam krokwiew z jednej i z drugiej strony. Obstrzyknę sobie, przemaluję tym dziadostwem i będzie dobrze. I tu tak samo na wylot. Pyk, pyk. Nawet już są porobione na wylot dziurki. I jadę, i zostało mi już pół. A robię chyba z 40 minut, więc właśnie mi to idzie. Zobaczymy, jakie będą efekty za 20 lat. No, heja.